Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fun Moments z Army 3 na kanale. W tym odcinku zobaczycie urywki z misji, gdzie graliśmy jako znowu Polacy na Bornholmie oraz kiedy ja pilotowałem rycerza z Warhammera 40 000. Zobaczycie, jaka to była wtedy dla mnie dosyć dobra zabawa. Więc widzimy się pod koniec filmu, moi drodzy, i życzę miłego oglądania. Sorry panie, Kurwa, ale arma takie mi się sranie spodoba. miałem, że mnie szatan na krzyż trzymał. Ogólnie 4 lutego 2024 o 18:30 wyleczyłem Huntera ze stópkarstwa. Kłamiesz. Gratuluję. Gasi, możemy tego Rosomaka, co ma ten pancerz dodatkowy, jeszcze ten pancerz przeciw RPG-om? Nie. Nie. Ta kurwa, furta jest na koło. To jest frytki do tego? Tak. Jeszcze go silnikę zamontuj, jak możesz. No. Sytuacji. Rzadko. Teraz się zaraz może wbijajcie, bo mnie załączyło w tym momencie. Wszyscy ładujemy się jak w dupę Dagona. Urra! Zamknąć mordy, kurwa. Spierdalaj. Stary to gej. A kiedy będziemy coś strzelać z tału? Jest gówno. Ja tylko strzelać. Jak ty do zrobisz? Możemy strzelać do tału. Nie wierzę, kurwa, jestem dyskryminowany, kurwa. Zgubiłem, no. No kurwa. Jedziemy do tutaj lotniska, jesteśmy. Droga do wyboru. No, tutaj jesteśmy. Ale nie gówno. No. Musisz jechać tu. Na rondzie. Trzeci zjazd. No. I lecisz tu. I nagle musisz odbić tutaj, bo tutaj masz barykadę, nie przebijesz się tędy, bo tu są już działania jak wojenne kurwa, i musisz rundzie, zapierdzielać tędy, a dalej sobie już możesz wybrać jak chcesz do lotniska. Drugi zjazd na rondzie, nie trzeci. Ale ty skręcasz w prawo, chyba teraz, że jesteś kurwa pedałem z Wielkiej Brytanii. Trzy. No trzeci. Na rondzie. A nie, raz, drugi. Dwa. No drugi. Raz, dwa. No zależy z dobra, której na rondzie prosto, kurwa, no. Pierdolę. A, no też, co, rozumiem. Walimy prosto przez rondo. No, drogę sobie możecie wybrać jak chcecie. Gdzie jest Maku? No ja powiem tak. Jebać League of Legends. I ci mamy. Ja gram w League of Legends, proszę się odpierdolić. Ja nie jebać tam. Gaski Huntera wywaliło. Wiem, gadałem z nimi, im Aury wyjebało. O. Zagrosowi też, Zagrosa zaraz też wyrzuci. Czyli dzisiaj gadamy po migowemu. Nie. Maku, przestań zdrać bułkę i zacznij gadać. Maku, to mnie też pisał. Bułkę. Maku, czemu twoja broń lewituje? Bo jest magikiem. Tak samo jak ja jestem magikiem logistyki. Ale z okna nie skacze. Wyzwanie przyjęte. Tu jestem. Nie żrzej tej bułki, chodź tu. Nie słyszę cię, na szepcie gadasz. Ja wytrzymam, ja składam L4. Tak? Tak? Ta? To kurwa zajebiście. Dobra. Poczekaj chwilę. Proszę tego, pisemny wniosek, wysłać pocztą. Lepiej teraz słuchać mnie? Tak. Dobrze, wniosek pisemny, ale nie wiem pisać. No to masz problem, nie idziesz na L4. Ktoś umie pisać? Kurde, potrzebuję pisany wniosek do L4 do szefa, nie wiem pisać. A co to? Mówią, że mam na jakiejś mikrofalówce zwanej komputerzem ten ci napisać. Ale my przyjmujemy tylko pisemne. Ale gaz... Timed out. User joined your channel. Nie rozumiem cię, może. Rozumiem. Maku. Ścinki masz. Maku. Co? Po chuj żeś zmieniał ten pancerz, powiedz mi. Za temerię. Za temerię? Za temerię miałeś postawiony pancerz, a teraz ci kurwa radio wisi w powietrzu. Jak masz kurwa, nie. Masz kurwa mundur nie do tego pancerza co trzeba, bo ci wystają kurwa z części pancerza przez no. Zbroję. Tak. Serio? Tak. To ja mam proste rozwiązanie. Kurwa zmienić mogę. No to... Dalej, ja bym z Romos przeszedł do tego tutaj zamku, bo do dalej idziemy gdzieś z dala od linii.
Ja pierdolę, nie mogę z nimi. Nie, ja wychodzę stąd, bo ja nie mogę, naprawdę. Dobra, briefing dowódców. Maku, jesteś dowódcą plutonu i dowódcą jednostki. Nasze dowódco plutonu umarło niestety ostatnio podczas odwrotu. Słyszysz mnie? Cisie! Ja pierdolę. 1,60 ma być. Ale Hunter wymyślił ten... Ja nie stoję obok dowództwa. Dobra, spierdalam, nie przeszkadzam. Się. Dobra. Jak coś, to ja będę tam. Tam, okej. Ja pierdolę. Cisiał. Ja ci powiem. Dobra. Ja ogólnie powiem, że czuję, że pracuję z debilami. No, user joined your channel. Się spodziewałeś. Czekaj, niebieską. Wiesz co? Melduję, przeszkoliłem na niebiesko, żeby było bardziej. Dobrze, wywal te swoje gogle taktyczne, bo przebijałem ci przez pancerz. Co ty gadasz? O kurwa. Niebiesko cię widać. Chujowo. Dziękuję. Dobra, spierdalam do drużyny. Pięć od nich. Progiryce z 300 metrów na southwest. Transport po to, jakby była końcówka ręce Jordana, że się do nas zbliżą. Dziękujemy za amunicję kucharską. Dostarczam każdemu, komu mogę. A jedzenie też masz? Nie. O Boże, śmierdzi, ile jednorazówek. Żadnych emeraldzkich? Nic? Nie, nie mam esek. Kurwa. Smutne. Ja na tym sadle nie wyżyję przez tydzień.
Słuchaj, tu jest napisane amunicja, a nie kurwa jedzenie. Czemu wy wyrzucacie komary ja zdawałem szkołę ślusarską, a nie szkołę czytania. Czemu wy wyrzuciliście komary na podłogę? Się dziwisz, jaką z Podlasia, jak to jest gdzie podłoga. No tu są komary. A. Jak tam koop? A, dobrze, powiem ci, tu sobie okopiki buduję. Maku, to widzę jak w piaskownicy, kurwa, w Minecrafta gra. No. Czekaj, będę to dalej sobie rozbudowywał. I całe okopy w pizdu. Alfa, tu Alfa 1-2, wszyscy cali? Przyleciał ze śmigłowiec i ich rozjebał. Why are we still here? Just to suffer. Odsuń się. Wszyscy odsuńcie się od braków od Huntera. Nigwator się zofa. Ja pierdolę. Ejo. Dziękuję. Tak wyobrażałem. Tak. Jak coś, rycerz, się podjeżdżamy, bo mnie tutaj Chris leczył, jestem przed tobą na ulicy tam dalej, gdzie byliśmy poprzednio. No zaryć to! Ale tam są moje chłopi. Ja ogólnie, ja to jestem ogólnie ciekawy, czy jak on mnie depnie, to zabije. Pierdol. Ej, bo murek zlepsuje. Gaz pisze dobra robota. Jesteś kochany. Ja myślę, że to jest dobra alfa. Nie no, czekaj, odejście, ja mu zaproponuję. Od dzisiaj nazywasz się Tytan Alojzy, podoba ci się? Ja pierdolę, nie mogę. Panowie, tym razem nie zaczynacie z Gaspi. Ostrożnie, bo przyjąć przez miasto. Rycerz, cofnij się do nas. Poczekaj, bo... Wzywałeś mnie, Dom? Tak, masz obserwować i patrzeć, żeby nikt nie strzelił w komisarza. Będzie wykonywany wyrok. Wycelować broń. Jakieś ostatnie
dymem rzuciłem. Tak, biały smok to ja tutaj na górce. Sał, idzie wrogi tytan. Azymut 180. Kurwa! Napierdalej! Wrogi najd zniszczony. Core temperature stabilized. Dzięki za pomoc. Pancerne drzewo. Teryn, teryn, tutaj dom, w te pędy zgłaszam tutaj tobie, na tym magicznym urządzeniu latającym w kosmosie. Dom rusza w te pędy magiczną karocą na silniku, nie wiem, jakowym. Na lotnisko się udajemy w te pędy jakowy. Dom, czy tobie coś odjebało od tego, od tej RCR Skorski? Przyjebali mnie w głowę, jakoby mi się stara gadka włączyła, nie wiem jakim kodem. Mam ci przypierdolić głowę z powrotem? Nie, dziękuję, w te pędy komisarz mówi, że chociaż śmiesznie jest na karocy. I tak oto jesteśmy pod koniec tego fanu moment. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, polecajcie i dołączajcie do Gwajsu, jeżeli dalej chcecie z nami kontynuować tą przygodę jakże zajebistych koopów. Życzę wam miłego wieczoru, poranka, nocy, zależnie o której godzinie to oglądacie. Na razie, cześć, do widzenia.